Manko, jestem Arian, a to są praktyczne ciekawostki. Dzisiejszym tematem będą kody serwisowe w smartfonach, czym są, do czego służą i jak się nimi posługiwać. Żeby nie przeciągać, lecimy z temacikiem. Czym są kody serwisowe w smartfonach? A więc tak, system Android zawiera szereg opcji, które możemy wykorzystać w codziennym życiu, aby na przykład ułatwić sobie życie, jak i zaoszczędzić troszkę pieniędzy, które byśmy wydali na serwis. Większość użytkowników tego systemu nie chce szperać się w ustawieniach, tym bardziej tych ukrytych. Chodzi tutaj o kody wstukane w dialerze, dzięki którym wyświetlają się różne informacje. Ale pamiętajcie o najważniejszym. Niektóre z nich mogą namieszać w waszych smartfonach, dlatego pomyślcie dwa, a nawet trzy razy, zanim zechcecie na przykład wymazać dane czy wprowadzić jakieś zmiany. Pod koniec odcinka pokażę jeden z takich kodów i zobaczycie, co można nim osiągnąć. Zastanawiacie się pewnie, czym są kody serwisowe. Są to ciągi znaków, na przykład przydatne, gdy chcemy sprawdzić aktualną wersję systemu, numer e-mail, czy informacje o SIM. Programiści często pozostawiają w kodach oprogramowania luki nazwane backdoorami, pozwalające osobom świadomym dostanie się do systemu operacyjnego na głębszym poziomie, niż jest to możliwe dla zwykłego użytkownika. Takie tylne drzwi są po to, by dzięki nim programiści firm trzecich mogli tworzyć dodatkowe funkcje w aplikacjach, jak i w programach lub tworzyć sprawnie działające urządzenie peryferyjne. Wszystkie kody należy wprowadzać w telefonie komórkowym lub aplikacji telefonu w smartfonie, niczym zwykły numer, w którym chcemy się połączyć. W zależności od urządzenia wprowadzony kod natychmiast wykona daną funkcję lub będzie wymagał naciśnięcia zielonej słuchawki w celu wykonania połączenia. Uwaga! Należy pamiętać, że wprowadzenie niektórych kodów, które zaprezentuję, może spowodować poważne zmiany w konfiguracji urządzenia bądź wyczyścić całą pamięć telefonu. Więc nie bawcie się kodami, jeśli nie jesteście pewni, co robią, gdyż robicie to całkowicie na własne ryzyko i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki, jakie wyjdą po wprowadzeniu kodu. Dodam, że kody, które prezentuję, nie wszystkie były testowane przeze mnie. Ryzyko uszkodzenia telefonu jest niemałe. Nie chcesz? Nie jesteś pewien? Nie próbuj. Większość kodów jest wspólna dla większości wersji systemu Android i urządzeń mobilnych, czy to firma taka jak Samsung, HTC, Motorola, Sony, Nokia, LG czy inne. To, czy ukryta funkcja wyświetli się, zależy też od producenta i nie ma gwarancji, że zadziała na waszych modelach smartfonów, więc nie warto się od razu denerwować, że kod nie działa. Może zdarzy się tak, że będą dwa takie same modele telefonu, ale kod na jeden z nich zadziała ze względu na wersję zainstalowanego Androida czy aktualizację. Dodam jeszcze, że współczesne komendy mogą być bezużyteczne na Androidzie 5.0, wersji 5.0. To tyle pierdzielenia w tym temacie. W następnym odcinku przedstawię kilka takich kodów przydatnych, znanych marek smartfonów i telefonów komórkowych. A teraz pokażę działanie jednego z takich kodów. Wpisując kod gwiazdka krzyżyk 0 gwiazdka krzyżyk uzyskacie wejście do menu serwisowego. Można przeprowadzić tutaj kilka testów diagnostycznych. Test koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wybranie jednego z tych trzech testów sprawdzi widmo koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w słuchawce i po wybraniu jasno wyświetli odpowiednie kolory. Aby powrócić do głównej strony diagnostyki, po prostu dotknij ekranu, aby wyjść. Sygnał odbiorcy. Sprawdza, czy odbiornik telefonu działa poprawnie,
spowoduje to przejście do białego ekranu z wyraźnym sygnałem wybierania. Wibracje. Testuje silnik wibracyjny telefonu. Ekran stanie się czarny, a towarzyszy mu ciągła wibracja. Przyciemnienie. Wyświetlenie czerwonego, zielonego i niebieskiego ekranu. Ekran będzie wtedy na przemian przyciemniał i rozjaśniał się po każdym dotknięciu ekranu. Tylna kamera. Testuje się tutaj tylną kamerę. Sensor. Można tu zrobić test wykrywania orientacji telefonu, test czujnika zbliżeniowego, test czujnika odpowiedzialnego za śledzenie wysokości i pomaganiu w dokładnym odczytywaniu danych GPS, test czujnika odpowiedzialnego za wykrywanie światła otoczenia, test żyroskopu mierzącego obroty Twojego urządzenia, test funkcjonalności czujnika magnetycznego urządzenia oraz test monitora pracy serca smartfona, test skanera linii papilarnych. Panel dotykowy. Można tutaj przeprowadzić test ekranu dotykowego. Uśpienie telefonu. Przetestuje funkcję uśpienia Twojego urządzenia. Głośnik. Test wyjścia audio w słuchawce, które z kolei odtwarza przykładową piosenkę, którą możesz słuchać. Podklucz. Testuje Twoje przyciski sprzętowe wraz z wirtualnym przyciskiem domu. Przednia kamera. Wykonuje się tutaj test przedniej kamery. Przednie kontrolki LED. Test LED sprawdza działanie diody LED urządzenia. Test Wacom. Jest to test rysika. Niska częstotliwość. Test niskiej częstotliwości. Test emulatora kodów kreskowych. Jest to test zdolności Twojego telefonu do poprawnego generowania kodów kreskowych. Test koncentratora czujnika. Jest to test sensora. Po zakończeniu testów diagnostycznych należy wyjść dwukrotnie naciskając przycisk wstecz, aby powrócić do dialera telefonu, a następnie wyjść tak jak zwykle. Można teraz kontynuować resztę dnia, wiedząc, że wszystko jest w porządku z Twoim urządzeniem. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!